never noticed sleeping on the floor, but I know we were there. Dobry dzień. Dobry dzień. Jak go pan spędzi w takim razie? Normalnie. Trzeba się przystroić do wyjazdu, bo wyjeżdżam. W ten sposób. Tak. Czyli będzie coś na wyjeździe ewentualnie? No może nie, no, bez przesady. No, trzeba jakoś z małżonką. A, czyli małżonka jest tutaj? Małżonka zostaje. Praca jest za granicą także. Czyli Międzynarodowy Dzień Seksu taki smutniejszy w tym roku. No, dokładnie. Dzisiaj jest 7 czerwca. Wie pani, co to jest za dzień? Od razu mówię, że to nie jest historyczna data. Nie wiem. To jest Międzynarodowy Dzień Seksu. Dzisiaj jest 7 czerwca. Wiedzą państwo, co to jest za data? O, mąż powinien wiedzieć, ja na pewno. A mąż powinien wiedzieć, bo dlaczego? Bo to jest Międzynarodowy Dzień Seksu. Super, dobrze, że nam przypomnieliście. Dobrze, że przypomniałem? Nie, ja czytałem w gazecie z rano dzisiaj o tym. To życzymy przyjemnego dnia seksu. Ja również. To jest Międzynarodowy Dzień Seksu. A wczoraj, nie? A to dzisiaj? Dzisiaj. A myślę, wczoraj był Międzynarodowy Dzień Pocałunku. Aha, a to dzisiaj se... No. Kolego. Tak przeczytałem na Facebooku. A, świetnie, no. I znowu taki temat troszeczkę tabu, tak? No właśnie, co w tym związku? Co, jak pani będzie czciła ten dzień? Czy... No, wie pan co? No. Nie odpowiem panu na to pytanie. Dlaczego? Bo nie. No dobrze. No ale rozumiem, że jednak jakieś przesłanki ku temu są, żeby... Pamiętaj, aby tam dzień święcić. No właśnie. Dobrze. I tym optymistycznym akcentem. Zakończymy tę rozmowę. Dobrego popołudnia i owocnej ja pracy. Również. Dziękuję bardzo. Z mylu. No, to dzisiaj. No, to fajne. Jak to uczcicie? Trzeba się brać. Wracacie do domu. Jadymy do domu. Jestem do domu. Do domu daleko. To jakaś tam... Skąd jesteście? Z Knurowa. Z Knurowa, to gdzie to? Knurów, no... Gliwice, Rybnik, Gliwice. Tam te strony. A, to wy Ślązaki, ja? Nie słychać po głosie. Przyjechaliśmy się pomodlić za naszego kumpla, który uległ wypadkowi, wie pan. Bardzo ciężko. Przedwczoraj, no. To dużo zdrowia życzymy koledze, wam również i udanego dnia seksu. Do zobaczenia. Proszę pana, ja już dzwoniłem do mojej żony do pracy, żeby się przygotowała. Żeby wysłać teściową. Nie, teściowi nie musi wysyłać. Mam tak wyrozumiałą teściową, włączę jej telewizor, ona w pewnym momencie uśnie, wyłączę, a my będziemy sobie robić różne igraszki fajne. Jest dobrze, czyli Międzynarodowy Dzień Seksu zostanie uczczony tak jak ma. Międzynarodowy Dzień Pocałunku. Więc ja obserwowałem kilka moich znajomych i nieznajomych. To jest Międzynarodowy Dzień Seksu. Dzisiaj właśnie. Tak, dokładnie. O kurwa. Będzie impreza? No, dowiedziałem się o tym, to może coś być. Może coś być, ale masz dziewczynę narzeczoną czy... Nie, ostatnio straciłem właśnie dziewczynę, to wiesz, teraz tak próbuję zapomnieć, czyli, bawię się. Czyli Międzynarodowy Dzień Seksu jest jak najbardziej dla ciebie dzisiaj, jako singla. Trzeba się wyszaleć dzisiaj. Było kupę uśmiechu i ten, no i takiej radości, no. No bo tacy musimy być Polacy, bo przecież myśmy zawsze słynęli, że mamy poczucie humoru, a teraz się okazuje, że jesteśmy tacy, jakby nie wiadomo co było, no. Co, jak pan uczci ten dzień? No ja za kierownicą. Pan jest kierowcą ciężarówki? Nie, autokaru. Jestem teraz właśnie z grupą tutaj, no i wracamy do domu. No i... Czyli w domu pan będzie kiedy? Dopiero jutro? Dopiero będę jutro. Czyli jutro pan będzie czcił dzień seksu? Dopiero jutro, tak jest. Nie mam jeszcze planu, bo na pewno będzie fajnie. Aha. Czyli wszystko jasne, czyli będzie miło po prostu. Oj, na pewno. Szczególnie wyjątkowo, na pewno, zapewne. A, no to super, bardzo dobrze. No to jesteśmy już do przodu, bo... Czyli, że tak powiem, będziecie czcić to święto dzisiaj, jasne. Tak? Jasne, już było raz czczone, teraz myślę drugi raz, no. A. Słyszałem prawdę. Małżonka? Rzeczywiście tak. Czyli, że tak powiem, uczci pani z mężem ten dzień wyjątkowy dzisiejszy? A jakiś jest? Międzynarodowy Dzień Seksu. Tak, a to dobrze się... Dobrze się składa. W Niemczech, a w Polsce to będzie bardzo międzynarodowo.